zwycięstwa będziemy walczyć naszą słuszną sprawę, bo to jest sprawa nasza, jest słuszna, uważam, nie? A to jest nie sztuka zostawić 7 tysięcy ludzi bez środków do życia. Wszystko było dobrze, dopóki SLD nie weszło. SLD weszło, to znowu trzeba poprzeć pana Rakowskiego. Nie? No przecież za krawat żeśmy go ciągnęli na sali BHP. I on musi tą zemstę zrobić. A teraz my walczymy o siebie i o Stocznię Gdynię. Wszystko zrobić. I wiemy, że to wygramy. Jeżeli będzie tak jak dzisiaj jest, to będzie dobrze. I że w Polsce są dwa rodzaje ludzi. Uczciwi to są ci, co mają willę, po dwa samochody i kombinatorzy, prawda? Kombinatorzy to ci, którzy kombinują, jak przeżyć od pierwszego do pierwszego. To jesteśmy kombinatorzy. Taka pogłoska, chodzi, że Sośniowcy zarabiają bajońskie sumy, nie? No i teraz chcąc zarobić, powiedzmy, jak to tak średnia wychodzi, 9 tam coś, to chcąc tyle zarobić, to my musimy przepracować jakieś w granicach 260 godzin, nie? To jest praktycznie półtora miesiąca musimy przepracować, nie? Trzy lata nie było żadnych podwyżek, nie mamy nic, no i tak. Wie pani, myśmy tak czekali, bo to każdy tak liczy, a no może będzie lepiej, może się poprawi, no ale w końcu człowiek też już w końcu nie wytrzymuje. Tworzymy pewną siłę, nie? Jako stocznia. Stocznie, tu. A około 3000. Co to powiecie? 3000 nas jest, poza bramami widać było, to było około 2000 osób. Stocznia jest duża. 3/4 załogi jest na pewno. My byśmy chcieli, żeby to się jutro nie skończyło jeszcze. Żeby się skończyło, ale pozytywnie. Pozytywnie, żeby się skończyło. Pozytywnie na naszą myśl. Od lutego, cały czas w mediach słyszymy, już tak na poważnie od lutego, bo wcześniej się mówiło. I cały czas słychać informacje, że premier się spotkał w sprawie stoczni, że Kaczmarek, że ten minister. I to dla przeciętnego widza to wygląda, że tą stocznią się tak zajmują, jak z żadnym innym zakładem. W rzeczywistości to się nic nie robi, się pozwalało cały czas, żeby ta stocznia umierała. Żadnych kredytów, żadnego finansowania, elektrod brak, drutu do spawania brak, blach brak. Wszystkiego jest brak. I to jest celowa robota. Do tego jeszcze wyłączanie energii elektrycznej, jak wiemy, i to z pewnych źródeł, bo dzwoniliśmy do zakładów energetycznych, gdzie dyrektor mówi, że polecenia idą z Warszawy. Czyli sprawa jest dla nas oczywista i jasna. Nam się mówi, że my jesteśmy polityczną stocznią. Tak, nas się upolitycznia i nas się politykę prowadzi. Dziś, na dzisiaj prowadzi to dokładnie SLD poprzez pana Kaczmarka. Co robi pan Kaczmarek? Pan Kaczmarek na dzisiaj zabezpiecza przede wszystkim swoich kolegów z banków. W Polsce nie wykształtowaliśmy, nie ma takiego przemysłu narodowego, po prostu charakterystycznego dla Polski. Japonia, wiadomo, statki, elektronika. I po prostu jednym z namiastką takich przemysłów jest przemysł okrętowy. Od lat powojennych, już ponad 50 lat, Stocznia Gdańska 960 kilka statków zbudowała. Po prostu zdobyliśmy markę, uznanie i po prostu liczymy się w świecie. Budujemy naprawdę bardzo nowoczesne, skomplikowane statki, rowce. Dla przykładu, statek to jest takie urządzenie, które się składa około z 3 milionów elementów, w którym blacha, około 10 czy 20 tysięcy ton blachy, liczymy jako jeden element. Silnik główny, urządzenia, automatyka, sterowanie, no to jest tak olbrzymia ilość urządzeń, urządzenia kotwicze, cłownicze, sterowanie, no po prostu można by wymieniać przez kilka godzin, by nie starczyło, żeby wymieniać, z czego to się składa. Te urządzenia są generalnie wykonywane w całym przemyśle w polskim. To znaczy, stocznia jest w jedną wielką montownią. Uderzenie w stoczni, to znaczy uderzenie w tysiące kooperantów. Powiedziano, że na jednego stoczniowca przypada 3 kooperantów. Mamili nas, nabili nam nadzieję, że to będzie jakaś łaźnia, zbudowali nam komorę gazową. To, co zrobili, dużo było już wypowiedzi na ten temat. Ja myślę, że mimo wszystko wygramy. Musimy wierzyć słowom pana Kaczmarka, a tym słowom na dzisiaj to wiadomo, jak wierzymy. Nikt nie wierzy panu Kaczmarkowi i nie tylko panu Kaczmarkowi, rządzącym. Uprawiają na stoczni politykę, mówiąc zarazem, że w tej stoczni jest polityka. Nie, w tej stoczni nie ma polityki. My cicho byliśmy, myśmy referendum zrobili na życzenie pana Kaczmarka. Po kolei płotki stawiał. Cały czas wymagania tylko od nas i jak nie wychodziło, coś to nowe. Prosił zarząd renegocjacje na temat kontraktów. Zarząd przeprowadził takie renegocjacje, w wyniku czego na kwotę 29 milionów dolarów wynegocjował te kontrakty na plus. To nic nie daje. To po prostu były tylko zadania po to, żeby kolejne płotki stawiać, a i tak cel jest jeden. Zniszczyć ten zakład. Przypuszczamy, że
Możliwe, że po to, żeby po roku oddać to kolegom za darmo. Zniszczyć jest szalenie łatwo. Bibliotekę aleksandryjską budowano wiele, wiele set lat, a spaliło się w kilka dni. Największy głupek może zniszczyć coś, co budowa trwała tysiące lat, można zniszczyć w ciągu sekundy. Cieszymy się, że takie poparcie mamy. Nie spodziewaliśmy się, że tyle faksów i tyle zdecydowanych jest tutaj w tych faksach obietnic, czyli że będą z nami i będą nas popierać w akcjach, że przyślą, jeśli trzeba, ludzi na akcje, że zorganizujemy te akcje i w Warszawie, bo pan Cimoszewicz się obawia, że tylko w Gdańsku to będzie, więc na pewno należałoby go uspokoić, że jeśli trzeba będzie, to pojedziemy do nich. Stocznia w 61% jest państwową. Jak można dopuścić do sytuacji, do agonii, gdzie jest gość? To jest grzech zaniechania, za niedopatrzenie, za takie coś powinien być ukarany, za niegospodarność. Są przepisy kodeksu karnego na ten temat. Ta strona rządowa, która tu, jak kolega wspomniał, ma 60% udziałów, nie przyjechała, tylko faksem wszystko załatwiła. Faksem i to faksem na parę godzin przed walnym. Także to najlepiej świadczy o ich zainteresowaniu stocznią. Z jednej strony mówią, że ta stocznia ich nie interesuje, bo to nie sprawa rządowa, a powinna to być również, bo oni są właścicielem tej stoczni, mając 60% akcji, a z drugiej strony wydają tak jednoznaczne oświadczenia co do dalszego istnienia tej stoczni. Czyli dwie sprzeczne ze sobą informacje. Istnieje takie pojęcie jak interwencjonizm państwowy, gdzie przemysł strategiczny, flota, podlegają temu interwencjonizmowi. Po prostu opłaca się. Dlaczego polskie towary powinny być polskimi statkami przewożymi? Ja mam odczucie, że tu już od dłuższego czasu są ludzie, których mógłbym tylko porównać z sępami, które tylko czekają, że na tej padlinie stoczni nachapią się. Tak to mogę brzydko powiedzieć. My wiemy o takich ludziach i po prostu liczą na to, że ich kolesie wysoko postawieni zadbają o ich interes i to w najbliższym czasie. Ci ludzie nawet się już niecierpliwią, że to tak długo trwa. I na pewno nasze starania dzisiaj, w dniu dzisiejszym o tą stocznię, o tą nową stocznię gdańską, też trafiają na mur tej wewnętrznej opozycji, która tutaj od dłuższego czasu już snuje plany zbudowania swoich kapitałów własnych na terenie stoczni. I to jest kłamstwem, że stocznia nie miała programów naprawczych. Tych programów naprawczych byśmy tu położyli, to całe sterty. I to były programy kierowane również i do informacji ministerstw odpowiednich, jakie tą stocznią zarządzały. I mówienie dzisiaj, że stocznia nie miała nigdy, to strona, właściciel powinien w takim razie chociaż raz przedstawić swój program, jak on to widzi. Nigdy tego nie zrobiono. Pan Kaczmarek podważa kompetencje obecnej Rady Nadzorczej, ale chciałbym zaznaczyć, że w tej Radzie już bardziej kompetentnych osób, jakie zasiadają, już być nie może. Przecież tam zasiada dyrektor Centrum Oru, biznesmen roku na Wybrzeżu, pan Ferwor, zarządzający stocznią remontowo, pan Sojka, dyrektor Banku Handlowego, pan Chmielecki. Przecież są to ludzie bardzo kompetentni. Przecież nikt nie zna się lepiej na przemyśle okrętowym, stoczniowym jak oni. Lecz nie martw się, Polsko, bo my, twoje wojsko, walczymy o twoją wolność. Nieraz nieważeni, nieraz uwięzieni, my polska solidarność. Jeśli chodzi o sytuację aktualną panującą w stoczni, to mogę powiedzieć w ten sposób. Realizujemy program restrukturyzacji, który był przygotowany już kilka miesięcy temu. Polega on na ograniczeniu powierzchni zakładu pracy o około 40% i ograniczeniu zatrudnienia ludzi. W związku z ostatnimi decyzjami, jakie zapadły i decyzją pana ministra Kaczmarka, jesteśmy zmuszeni w tej chwili ograniczyć troszeczkę zatrudnienie w stosunku do tego, które było zakładane. Żeby dostrzeżono pod względem humanitarnym was, a nie stocznię. A tu jest odwrotnie. Likwiduje się stocznia, a was się nikt nie zapytał jeszcze do tego. Co będziesz jadł, co dasz rodzinie, co będziesz robił. Nie wolno tego. My nie jesteśmy zgodni tutaj z panem Kaczmarkiem, jeżeli chodzi o ideę spółki mającej swoją żywotność w przeciągu jednego roku. Specyfika stoczniowego przemysłu polega na tym, że musimy budować statki w sposób ciągły w perspektywie kilku lat.
przynajmniej kilku lat. My zakładamy, że jest to 10 lat. W pełni solidaryzujemy się z strajkującymi stoczniowcami. Żądamy, aby rząd zaniechał działań likwidujących Stocznię Gdańską, S.A. i podjął kroki w kierunku jej ratowania. Dzisiaj nie wyobrażam sobie, żebym ludziom mówił, że kończymy statek ten, tamten i jeszcze trzeci i żegnam się z nimi, bo już dla nich po prostu nie ma pracy. Kaszka w Polsce śpiewać się nie boję, bo wiedzą, że prawda te przeklęte gnoje. Jaki jest stosunek dyrekcji stoczni do działań obecnych Solidarności i załogi stoczni? Działania są ze wszechmiar słuszne. Walka nasza jest ważna, że... Jeżeli ktoś twierdzi, że wykazujemy w naszym biznesplanie zyski dopiero w roku 99. Co to znaczy dopiero w roku 99? Jest to nie dopiero, a już. Bo dzisiaj, jeżeli byśmy tworzyli nową stocznię, nowy podmiot gospodarczy, to w takim podmiocie zysków należy się spodziewać po 10, po 15 latach. Nie możemy się zgodzić z tym, że w sposób taki dosyć powierzchowny patrzy się na tę sprawę i tylko bierze się pod uwagę pewne względy, inne pomijając. Dlatego uważam, że nasze działanie jest działaniem jak najbardziej słusznym. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju z Chrystusem pojednania. Boże, coś powiem.